w uroczysty sposób, bo znowu 100 subskrypcji więcej, a i koniec kwietnia, stąd łącząc oba te fakty, miało miejsce oficjalne zakończenie sezonu grzewczego 2023-2024. Należy jednak zaznaczyć, że film, który stanowiłby doskonałe podsumowanie tego sezonu, nie był wcześniej ani w ogóle planowany. Jednakże ze względu na nadejście cieplejszych dni, jak i potrzebę podlewania ogrodu, jak zresztą zapowiadałem wcześniej, dokonałem zmiany w obiegu wody dolnego źródła, to jest pompy obiegowej, która zasilała wodę gruntową pompę ciepła na 370-watową pompę głębinową marki Ibo. O tej pompie głębinowej wspominałem wcześniej w filmie dotyczącym studni czerpalnej. Ile zużyła pompa ciepła, ale należy zaznaczyć, że to pompa ciepła gruntowa i dziś będzie tylko o pompie gruntowej. Ale zanim przejdziemy do liczb, należałoby w paru słowach opisać, co właściwie ta pompa grzeje. A grzeje dom z 1962 roku, piętrowy, o powierzchni ogrzewanej 120 metrów kwadratowych i 30 metrów kwadratowych pomieszczeń nieogrzewanych, a w zasadzie ogrzewanych ciepłem odpadowym z tej pompy. Dom na parterze ma ściany wykonane w starej technologii z cegły czerwonej o grubości 42 cm, gdzie ocieplenie wewnątrz tej ściany stanowi pustka powietrzna o grubości 8 cm. Na marginesie takie docieplenie pustką ma przenikalność cieplną na poziomie 25 tysięcznych wata na metr razy Kelvin, co jest o 40% lepszym wynikiem niż mają najlepsze pianki poliuretanowe. A na koniec jest jeszcze docieplenie w postaci 10 cm najzwyklejszego białego styropianu. Piętro to już nowa technologia, tu ściany składają się z pojedynczego pustaka docieplonego 10 cm najzwyklejszego białego styropianu. Strop to 30 cm wełny skalnej, ocieplone są również fundamenty do głębokości strefy przemarzania, czyli 120 cm poniżej poziomu terenu, również dziesiątką styropianu. Okna stare, plastikowe, dwuszybowe ze współczynnikiem 1,1 W na metr razy Kelvin, ale w oknach, znaczy pakietach zespolonych średnio co 7 lat, wymieniam argon i oczywiście wszystkie uszczelki. Wentylacja grawitacyjna plus mechaniczna. Źródłami ciepła są kocioł górnego spalania KRA-25, oraz dwie pompy ciepła. Jedna gruntowa zasila centralne ogrzewanie, a druga powietrzna zaopatruje zbiornik CWU w ciepło. Dlaczego gruntówka nie zasila całości? Bo nie mam kiedy tego zrobić. Szewc bez butów chodzi. Co jeszcze bardzo ważne, pompa gruntowa ma bardzo wydajne dolne źródło, którego temperatura nie spada nawet zimą poniżej 11,5 stopnia Celsjusza. Gruntowa pompa ciepła ma moc w piku 4600 W przy parametrach dolnego i górnego źródła W12-W35 i zasila zbiornik buforowy o pojemności 600 litrów, który był idealnym rozwiązaniem, gdy do wytwarzania ciepła używałem węgla. Niestety po przejściu na pompę ciepła zbiornik ten, a w zasadzie jego możliwości, nie są wykorzystywane w całości z uwagi na zapotrzebowanie domu. Pompa ciepła gruntowa działa w drugiej taryfie, czyli 10 godzin w ciągu doby. W sezonie zimowym od 22 do 6 rano i w miesiącach od października do końca marca od 13 do 15 po południu, a w pozostałe miesiące od 15 do 17. Woda z bufora przez termostatyczny zawór mieszający zasila grzejniki, które stanowią lwią, bo 75% powierzchni ogrzewanej. Pozostałe 25% to podłogówka sterowana zaworami RTL.
Dzięki temu wydawać by się mogło dziwacznemu dociepleniu, dom ma bardzo dobre właściwości utrzymywania ciepła i generalnie do temperatury minus 5 stopni Celsjusza na zewnątrz wystarczy, by korzystać jedynie z drugiej taryfy, by owe 120 m2 ogrzać pompą ciepła o piku 4600 W. Teraz to, na co wszyscy czekają. W sezonie 2022-2023 według Domoticza pompa ciepła zużyła 1368 kWh energii elektrycznej. Trochę ponad 93% to taryfa druga G12. W pierwszej taryfie zużyła 96 kWh energii elektrycznej, co przekładało się na 82 zł. W drugiej taryfie zużyła 1273 kWh, co przekładało się na 573 zł w ówczesnych cenach prądu. W sumie koszt sezonu grzewczego 2022-2023 bez uwzględnienia podgrzewania wody użytkowej wyniósł 655 zł. I tu ciekawostka, porównując to do ogrzewania pompą ciepła powietrze-woda moim 11-kilowatowym Daikinem, tylko w samym marcu 2022 roku zapłaciłem 315 zł za prąd, uwzględniając również podgrzanie wody użytkowej. W sezonie 2023-2024 dzienna konsumpcja na potrzeby CO to mniej niż 10 kWh w drugiej taryfie. W cenie 1 zł za kWh, czyli nie więcej niż 10 zł za dobę. Pompa ciepła zużyła łącznie 1682 kWh w sezonie 2023-2024, więc cały sezon grzewczy zamknąłem kwotą 1665 zł. W budynku utrzymywane jest 21-27,5 stopnia. I to właśnie zalety gruntowej pompy ciepła w porównaniu z pompą powietrze-woda, wysoki i niemal stały współczynnik wydajności COP oraz, co najważniejsze, brak konieczności odmrażania, czyli brak defrostów zwykłych i tych agresywnych. A co dość ciekawe, zgadza się to z prowadzoną statystyką, gdy do ogrzewania używałem węgla, gdzie dziennie do temperatury minus 5 stopni Celsjusza na zewnątrz zużywałem 7 kg tego paliwa, co było wartością w okolicach 38 kWh zapakowaną do bufora. A dla tych, którzy dotrwali do końca, myślę, dość ciekawa informacja: w produkcji mała, kompaktowa, bo na dwóch wymiennikach płytowych, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 10-12 kW, ale z wymiennikiem regeneracyjnym. Czyli kończę tę serię, a zaczynam serię pompa ciepła 2.0. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.